może przedstawimy mistrzów Polski szkół podstawowych. Imię, nazwisko? Damian Szymczak. Ile trenujesz? Jakieś 7 lat. Może ty się przedstawisz? Szymon Grzybieta. Ile trenujesz? 7 lat. 7 lat. Marek Żywek. Marek? Żywek. Ile trenujesz? 7. 7 lat. Zadowolony z Mistrzostwa Polski? Tak. Pierwszy złoty i nie ostatni pewnie. Ile turniejów wygranych? Dużo. Ile przegranych meczy? 1. Pyrom. Jak się nazywasz? Kutek. Bartłomiej? Kutek. Ile lat trenujesz? 6. Lubisz ten sport? Lubię. Głośno. Grzegorz Dębski. Grzegorz Dębski. Ile lat gdzie się trenujesz? 7. Małego miasteczka jesteście. 6 tysięcy. Mistrzostwo Polski. Najlepsi w Polsce. Będzie tak dalej? Mam nadzieję. No, ja też, ale w przyszłym roku już zaczynacie grać z klubami. To są tylko szkoły. Mamy pierwszego bliźniaka. No. Jak się nazywa? Kamil Zybelt. Kamil? Zybelt. Zybelt? Zybelt. Ile lat trenujesz? Będzie 6 lat. To znaczy od pierwszej klasy? Ja od 5 lat trenuję, a oni od 6 lat. Super, zadowolony z mistrzostwa? No ja, a kto nie? Kormoran Sieraków. Gdzie to miasteczko leży? W jakim województwie? Wielkopolski. Wielkopolski. Jak się nazywasz? Imię, nazwisko? Jakub Nowak. Jakub Nowak. Złoty medal. Zadowolony? Tak. Dużo grałeś na tych mistrzostwach? Nie. Jak nie? Tak, nie. Jak są pasarela, kilka piątek? Może się ty przedstawisz? Jakub Fischer. Jakub Fischer. Tak. Przezwisko? Kisiel. Dlaczego akurat Kisiel? Ile lat trenujesz? 7. 7. 7 lat od pierwszej klasy? Od przedszkola. Od przedszkola. Ty? Maciej Pawla. Ile lat trenujesz? 8 lat. Takimi przerwami, ale tak ogólnie bez przerwy to 2 lata. Więcej. I na jakiej pozycji grasz? Centra i WF. A jaka jest wymarzona dla ciebie pozycja? PF. Ile lat trenujesz? 7. Jak masz na imię nazwisko? Syn farmera. Szymon Lobik. Koło 7 lat. Jeszcze raz się przedstaw. Szymon Lobik. Koło 7 lat. Szymon Lobik. Koło 7 lat będzie. Trenowania. Daleko masz z domu na halę? Fajne jazdy. Lubisz chodzić grać? Lubię. A jaki jest twój ulubiony drugi sport? Wielki. I przedstawiałem wcześniej kolegi, najlepszy zawodnik.